Dzień dobry, witam Państwa na briefingu prasowym z udziałem pani Marleny Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, pana Stanisława Szweda, wiceministra rodziny i polityki społecznej oraz profesor Gertrudy Uścińskiej, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bardzo proszę o zabranie głosu panią minister. Szanowny panie ministrze, pani profesor, szanowni państwo, można powiedzieć, że dzisiaj jest właśnie ten dzień, o który zapowiadaliśmy. Waloryzacja stała się faktem. Część naszych seniorów już na swoich kontach ma zwaloryzowane świadczenia. Przede wszystkim można w ten sposób ująć, że historyczna waloryzacja. Bardzo trudny czas, w którym przyszło nam żyć po czasie COVID-u. Dziś tocząca się wojna za naszą wschodnią granicą przekłada się na sytuację gospodarczo-ekonomiczną nie tylko Polski, ale tak naprawdę całego świata. Dlatego też filozofią naszego rządu jest przede wszystkim wspierać Polaków, wspierać te osoby, które potrzebują największego wsparcia. Dlatego została podjęta decyzja o waloryzacji kwotowo-procentowej, takiej, aby przede wszystkim pomóc w tym trudnym czasie, aby te świadczenia wspomagały naszych seniorów, bo przecież to seniorzy wychowywali młode pokolenie w trudnych czasach PRL-u, a także w bardzo trudnych czasach transformacji Leszka Balcerowicza, kiedy tak naprawdę nie liczył się człowiek, liczyły się wskaźniki ekonomiczne. I tak jak już powiedziałam, wskaźniki ekonomiczne są bardzo ważne, ale przede wszystkim musimy mieć spojrzenie holistyczne, aby wsparcie, które jest potrzebne, było realizowane. Tak działa odpowiedzialny rząd, tak działa rząd Prawa i Sprawiedliwości. Szanowni państwo, waloryzacja kwotowo-procentowa 250 zł, wzrastają minimalne emerytury i renty przy całkowitej niezdolności do pracy. To oznacza, że w tym roku minimalna emerytura będzie wynosiła 1588 zł 44 grosze. A to oznacza, że kiedy byśmy porównali wysokość świadczenia do roku 2022, to minimalne świadczenie wzrasta o 18,7%, a więc wyżej niż średnioroczna inflacja. Dla tych seniorów, którzy mają świadczenia powyżej 1650 zł, około tej kwoty, waloryzacja będzie przeprowadzona w sposób procentowy, blisko 15%, bo 14,8%. Szanowni państwo, również musimy pamiętać o tym, że w tym roku, równo za miesiąc, ruszą wypłaty 13. emerytury. Ta 13. emerytura już jest na stałe wpisana w portfel naszych seniorów. Pracujemy także nad wprowadzeniem ustawy na stałe, wprowadzeniem dodatkowego świadczenia, jakim jest 14. emerytura. W miesiącu marcu Rada Ministrów tą ustawą się zajmie. Kiedy spojrzymy na te dodatkowe świadczenia plus waloryzację, to jest ponad 70 miliardów złotych. I warto to przyrównać nie tylko do roku 2015, bo to jest gigantyczna przepaść, bo w roku 2015, kiedy to dzisiejszy obrońca społeczeństwa Donald Tusk miał możliwość rządzenia i wspomagania Polaków, wsparcie dla seniorów to było 3 miliardy 600 milionów złotych, czyli w tym roku będzie 20-krotnie więcej. Nawet kiedy byśmy przeliczyli na procenty, to tak naprawdę jest blisko 1900%. Niewyobrażalne wsparcie w porównaniu do poprzedników. Ale warto też odnieść do roku 2022. Te trzy świadczenia, bo przecież i waloryzacja, i 13, i 14 emerytura były wypłacane w ubiegłym roku. I w tym roku nakłady na te świadczenia, dodatkowe wsparcie jest wyższe o 28 miliardów złotych. To znaczy, że to jest wsparcie wyższe o ponad 60%. Bo ta solidarność międzypokoleniowa to jest nasze zobowiązanie, ta troska o seniorów, aby jesień życia była godna, była bezpieczna pod względem finansowym, jest przede wszystkim naszym przesłaniem i wiarygodność to jest podstawa realizacji naszego rządu. Dlatego też niezmiernie się cieszę, dziękuję panu ministrowi za sprawne przygotowanie tych wszystkich procesów związanych z waloryzacją, pani profesor. Dziś waloryzacja
kwotowo-procentowa stała się faktem. Nasi drodzy seniorzy dostają świadczenia już na konta, czy też przynosi listonosz i przede wszystkim realizujemy dalej silne, stabilne politykę senioralną opartą na wsparciu i finansowym, i aktywności osób starszych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu wiceministra Stanisława Szweda. Szanowna pani minister, szanowna pani profesor, o tych działań, o których już powiedziała pani minister, warto jeszcze tutaj dzisiaj powiedzieć, bo to jest dobry dzień dla nas. Z jednej strony mamy jeszcze dodatkowe środki, które pozostają w kieszeniach seniorów, dlatego że mamy emeryturę bez podatku do kwoty 2,5 tysiąca złotych. To jest ponad 2300 złotych. Co roku zostaje co najmniej w kieszeniach naszych seniorów. Ale też przy tej okazji warto przypomnieć o tych programach, które wspierają naszych seniorów. Z jednej strony dla tych seniorów, którzy nie są zdolni do samodzielnej egzystencji, mamy program, który obejmuje już ponad 700 tysięcy naszych seniorów. Od 2019 realizujemy ten program. Ponad 11 miliardów złotych trafiło już do seniorów. To jest tak zwany senior 500+, czyli do najniższego świadczenia może być dopłata kwoty 500 złotych, bądź później mechanizm złotówka za złotówkę. Czyli też z takiej formy wsparcia nasi seniorzy, którzy takiego wsparcia bezpośredniego potrzebują. Też mamy kolejną edycję Korpusu Wsparcia Seniorów, czyli też możliwość usług opiekuńczych, ale też w tym opaski bezpieczeństwa, czyli zapewnienie naszym seniorom usług specjalistycznych, usług, które poprawiają bezpieczeństwo. Ale w tej grupie naszych seniorów bardzo zależy nam na tym, aby nasi seniorzy byli jak najbardziej aktywni. Zarówno aktywni w życiu zawodowym, ale też jak już przejdą na emeryturę. Jeśli chodzi o tą aktywność zawodową, to wprowadziliśmy rozwiązanie tak zwane PIT 0 dla seniorów, który umożliwia seniorom, którzy mają już wiek emerytalny, ale nie korzystają z prawa do emerytury, aby odliczać sobie od podatku ten pierwszy próg podatkowy, czyli do 85 tysięcy. Tak zwany PIT 0 też dodatkowe zachęta do tego, aby pozostać w zatrudnieniu. Tym bardziej, że osób, które mają wiek emerytalny, a pracują dalej, nam przybywa. Zapewne pani profesor o tym powie. Ale mamy też programy dotyczące, które też zapewniają świadczenia, tak zwany program Mama 4+, czyli dla tych mam, które nie wypracowały sobie odpowiedniego stażu emerytalnego, ale dostają też środki w postaci co najmniej najniższej emerytury bądź dopłaty. Z tego programu korzysta ponad 70 tysięcy mam. Są też ojcowie, to ponad 400 ojców też z tego programu korzysta, czyli też bardzo dobre wsparcie dla tych, którzy w wcześniejszych latach wychowując na przykład dzieci nie wypracowały sobie odpowiedniego stażu emerytalnego. Jeszcze warto wspomnieć o tych programach, które pomagają aktywnie naszym seniorom spędzać czas, czyli program Senior Plus, który jest skierowany do samorządów na tworzenie dziennych domów i klubów seniora. Warto tutaj przypomnieć, że gdy rozpoczynaliśmy w 2015 roku rządy, takich klubów i dziennych domów było 99. Teraz mamy już 1200. Rocznie 60 milionów złotych trafia do samorządów na takie działania dotyczące aktywności. I program Aktywni Plus, który jest skierowany do organizacji pozarządowych. Też ten program ma dofinansowanie w kwocie 40 milionów złotych. W tegorocznej edycji już też będą rozstrzygnięcia. Kolejne organizacje pozarządowe będą mogły z tego programu skorzystać. W ubiegłym roku ponad 300 organizacji właśnie z takiego programu korzystało i seniorzy chętnie z tego korzystają, bo mogą tam spędzać czas, mieć też inne zajęcia, choćby takie w tej chwili bardzo potrzebne dotyczące zajęcia cyfrowe, zajęcia z bezpieczeństwa, bo wiemy, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to nasi seniorzy są tutaj często nękani różnymi próbami wyłudzeń i takie właśnie spotkania, takie prelekcje temu służą, aby do takiej sytuacji nie dochodziło. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu profesor Uścińską, prezes ZUS. Dziękuję bardzo pani minister, panie ministrze. Tak, waloryzacja emerytur, rent, ale też i wielu innych świadczeń o charakterze długookresowym realizowana jest przez szereg instytucji, w tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczy, tak jak powiedziała pani minister, ponad 10 milionów osób i ona składa się z trzech komponentów, tego cenowego, płacowego i kwotowego. I chciałabym jak gdyby odnieść się też do kwestii relacji tej waloryzacji do inflacji. I
Ta waloryzacja w pełni kompensuje inflację w takim ujęciu średniorocznym za poprzedni rok, a nawet jest wyższa. Po pierwsze dlatego, że uwzględniany jest zawsze ten wyższy z obu wskaźników inflacji ogółem albo inflacji przewidzianej dla gospodarstw, emerytów i rencistów. Przypomnijmy, że wskaźnik waloryzacji wynosi 14,8, bo to jest właśnie ta średnioroczna inflacja dla gospodarstw domowych, emerytów i rencistów, a także przypomnijmy, że ta inflacja ogółem to jest 14,4. Po drugie, waloryzacja dodatkowo podnosi też wysokość świadczenia o 20% realnego wzrostu wynagrodzeń w poprzednim roku. Oczywiście, jeżeli było ono dodatnie, a zwykle tak jest. Po trzecie, w wyniku waloryzacji wysokość świadczeń nie może się obniżyć. I po czwarte, trzeba także jasno powiedzieć, że w tych ostatnich latach został zapewniony ten ponadproporcjonalny wzrost najniższych świadczeń dzięki waloryzacji kwotowej, gwarantowanej kwocie podwyżki praktycznie od 2015 roku, czy też ponad proporcjonalnemu podnoszeniu emerytury minimalnej. Także to wszystko trzeba mieć na uwadze. I jeszcze jedne dane, dwie grupy takich ważnych danych statystycznych. Kiedy popatrzymy na ten skumulowany efekt waloryzacji emerytur i rent na ten okres 2016-2023, to jest 41,4%, ale także jeżeli porównamy to z inflacją ogółem za lata 2015-2022, to wynosi to 29,8%, czyli to jest mniej o 11,6 punktów procentowego od waloryzacji. I jeszcze jeden wskaźnik, też ważny do takiej dyskusji, wzrost przeciętnej emerytury brutto po 2015 roku bardzo przyspieszył. W latach 2007-2015 wynosił około 56%, w latach 2015-2023 około 69%, oczywiście wliczając w to jednorazowe wsparcie dochodowe w postaci takich świadczeń jak trzynastka i czternastka. Waloryzacja oczywiście kwotowa i waloryzacja procentowa wpływa bezpośrednio na realną wartość świadczeń w skali miesiąca i w skali roku. Oczywiście od strony takiej już odczucia przez uprawnionych, to świadczenia zwaloryzowane zostały już w liczbie ponad 4 milionów. Przypomnę, że są określone też terminy płatności, kiedy otrzymują to świadczenie nasi uprawnieni. 1, 5, 6, 10, 15, 20, 25 marzec i także 1 kwiecień. Część świadczeniobiorców otrzymała już te świadczenia. Patrzymy także na taką strukturę regionalną kosztów waloryzacji. Jeżeli, tak jak powiedziała pani minister, w granicach 44 miliardów, to największe wydatki na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych przeznaczamy w województwie śląskim, to jest około 17%, mazowieckim 13,9%, wielkopolskim 8,6%. Ważne jest także patrzenie na strukturę z punktu widzenia świadczeniobiorców kobiet i mężczyzn. Wśród ogółu wydatków, które poniesiemy teraz w tym miesiącu na waloryzację, 54,4% to są wydatki, które ponosimy na waloryzację świadczeń kobiet, a więc to też jest odzwierciedlenie struktury tak, świadczeniobiorców, zwłaszcza świadczeń emerytalnych, rentowych i innych, które uprawniają do waloryzacji. Pan minister także zwrócił uwagę na kwestię dotyczącą tych czynników, które wpływają na świadczenia, na wyższe świadczenia emerytalne. Na pewno to jest kwestia właśnie tych wszystkich instrumentów podatkowych, ale także tych, które są i rozwijane na rynku pracy, dotyczące przedłużenia aktywności zawodowej, dlatego że w nowym systemie emerytalnym każdy rok pracy po osiągnięciu wieku daje naprawdę wyższą emeryturę. I to jest bardzo istotny element. I te wskaźniki, czy te analizy, które w tym zakresie prowadzimy,
Także trzeba jasno powiedzieć, pokazują, że w tych latach 2016-2022 następują istotne zmiany wobec tego, że w coraz większym stopniu osoby w tym wieku przesuwają ten moment przejścia na emeryturę, o ile to w 2017 było około 84%, o tyle w ubiegłym roku około 65-6%, że z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego pozostałe osoby z kolei ponad 20% przesuwa tą decyzję o rok, a niektóre jeszcze dłużej. Tutaj niewątpliwie istotnym czynnikiem jest także, trzeba o tym powiedzieć, waloryzacja kapitału emerytalnego, dlatego że z jednej strony mówimy o 10,3 czy 10,5 miliona pobierających świadczenia, ale także musimy powiedzieć o ponad 16 milionach osób w ubezpieczeniu emerytalno-rentowym. I zgodnie z prawem u nas obowiązującym waloryzujemy także nasz kapitał emerytalny, który jest zapisywany na koncie. Ta waloryzacja będzie w czerwcu, w ubiegłym roku 9,3, w tym roku na pewno więcej, co jest bardzo ważne z punktu widzenia też właśnie edukacji, informacji, że to, co opłacamy na przyszłą emeryturę, podlega rok do roku waloryzacji, tak aby urealnić wartość tego kapitału. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do pytań w temacie konferencji. Bardzo proszę. Dzień dobry. Maciej Sztykiel, Radio RMF. Mam dwa pytania w zakresie emerytur. Pierwsze kieruję przede wszystkim do pani prezes, ale również do pani minister, bo pani minister odwołała się też do tej solidarności międzypokoleniowej. Kiedy konieczne będzie podniesienie wieku emerytalnego? Mówię tu o tym dlatego, że wiele państw w Europie robi to, zastanawia się, dyskutuje na ten temat. Zalecenia Komisji Europejskiej mówią o ustanowieniu tego wieku na 70 roku życia. No wiadomo, że dotyczy to, jest to spowodowane niekorzystnymi czynnikami demograficznymi, więc do pani prezes, bo na pewno ZUS ma takie wyliczenia, kiedy to będzie konieczne podwyższenie, a do pani minister, czy rząd w ogóle rozważa to, żeby podnieść wiek emerytalny? To może ja rozpocznę. Nie po to obniżaliśmy, przywracaliśmy wiek emerytalny 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn, aby pracować nad tym, że będziemy ten wiek wydłużać. Przede wszystkim my przywróciliśmy godność naszym seniorom. Dajemy możliwość wyboru, czyli ta demokracja jest szeroko pojęta. Jeżeli ktoś osiągnie wiek emerytalny, może przejść na emeryturę, ale nie musi. To jest indywidualny wybór. To, co pani profesor przed chwilą powiedziała. Ekipa pana Donalda Tuska kazała seniorom pracować aż do śmierci. To trzeba powtarzać, to trzeba pokazywać, że 67 lat, kiedy osoba do tego wieku miała pracować, to ponad 80% osób osiągając wiek emerytalny przechodziło na emeryturę. My dajemy możliwość wyboru, przechodzi ponad 60% osób, które nabywa wiek emerytalny. Ale co zastosowaliśmy i co stosujemy? Przede wszystkim system zachęt. A więc zachęt do tego, że mamy bardzo korzystną sytuację na rynku pracy, niskie bezrobocie, jesteśmy drugim państwem w Europie o najniższym bezrobociu. Potrzebni są fachowcy, które wprowadzają młode pokolenie na rynek pracy i w zeszłym roku przy zmianie polityki podatkowej wprowadziliśmy tak zwany PIT dla seniorów, PIT zero, a więc osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, nie przeszły na emeryturę, nie mają odprowadzanego podatku do kwoty 85 tysięcy plus 30 tysięcy kwota wolna od podatku, a więc to jest pewna zachęta. Odprowadzane są składki, które powodują, i to co pani prezes powiedziała, że każdy rok dłużej przepracowany przekłada się relatywnie na wysokość naszego świadczenia emerytalnego. A więc idziemy w kierunku systemu zachęt dla seniorów, natomiast rząd Prawa i Sprawiedliwości, wiarygodność jest dla nas bardzo ważna. A więc nie przewidujemy i nie będziemy ani przed, ani po, ani w żadnym czasie wydłużać wieku emerytalnego. To są działania, które zafundowała już Polakom Platforma Obywatelska. Tak, ja myślę, że tak trzeba popatrzeć merytorycznie na kwestię w ogóle tej decyzji o przechodzeniu na emeryturę. I jeżeli ten wiek jest ustalony na takim jak obecnie poziomie, no to mówimy całkowicie o prawie do przejścia na emeryturę.
nie o obowiązku. Natomiast jak najbardziej od stycznia 1999 roku w Polsce obowiązuje system emerytalny, który opiera się, że emerytura wynika z tego, jak długo pracujemy, ile zgromadzimy kapitału i kiedy przejdziemy. To jest system, który dla państwa w perspektywie nawet tych wszystkich wyzwań demograficznych jest bezpieczniejszy niż stary system emerytalny, który jest bardzo kosztowny i jesteśmy w okresie też spłacania tego długu z tytułu starego systemu emerytalnego, co potrwa jeszcze do 2040 roku. A więc z punktu widzenia tego nowego systemu emerytalnego trzeba bardzo edukować, informować, że należy opłacać składki, że należy sprawdzać stan swojego konta, bo tak naprawdę to będzie później decydowało o wysokości emerytury, ile lat pracujemy, ile uzbieramy kapitału i kiedy przejdziemy na emeryturę. Musimy wykonywać szereg czynności, żeby realizować taką konstrukcję systemu emerytalnego. To jest kwestia sytuacji na rynku pracy. Wszystkich zachęt, żeby korzystać z ogromnego potencjału kompetencji, wiedzy osób w wieku 65 plus, 60 plus. Musimy wykonywać szereg po stronie instytucji właściwych działań. Przykładowo kalkulator emerytalny wprowadzony w 2017 roku był takim instrumentem, który miał pomóc w podejmowaniu decyzji. Cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Wykonano tam 30 milionów obliczeń, czyli jednak jest gdzieś poprawa tego stanu informacji, świadomości, no skąd bierze się ta emerytura. Na jej wysokość trzeba jasno powiedzieć, w tym systemie emerytalnym, który jest wprost, wpływa staż pracy, tak naprawdę długość opłacania składek i moment przejścia na emeryturę. Im te czynniki, ten pierwszy jest wyższy, późniejsze przejście, świadczenie jest wyższe i w ten sposób trzeba podchodzić do tego prawa, do świadczenia, do emerytur. Dziękuję. Dziękuję. I drugie pytanie. Tak, jeszcze mam jedno pytanie. Ono dotyczy OFE. Dlaczego ZUS ani ministerstwo nie informuje, nie prowadzi kampanii społecznych o tym, że pieniądze z OFE po zmarłych osobach są dziedziczone? Ile takich pieniędzy obecnie zalega na kontach OFE po osobach zmarłych? No i jak najłatwiej odzyskać takie pieniądze, bo wiemy, że no, OFE robią problemy w związku z tym, odsyłają do ZUS-u. Różnie to bywa z tym odzyskiwaniem pieniędzy. Jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą tych regulacji prawnych, tego dotyczących, to właśnie zachowanie czy zakładu, czy PT, który zarządza OFE, one są prawidłowe, dlatego że no nie jest wpisane nigdzie tak, że mamy prowadzić rejestr tego my jako zakład. Natomiast jeżeli pojawiają się spadkobiercy, którzy rzeczywiście poszukują informacji na ten temat, to absolutnie aktywnie uczestniczymy i w żadnym wypadku sobie nie wyobrażam, żeby było inaczej, żeby dostarczyć te informacje, które są po prostu potrzebne. Natomiast też nie możemy jak gdyby wyolbrzymiać skali tego, tak? Dlatego że my jeszcze mówimy o stosunkowo takim pokoleniu osób, które są aktywnymi członkami, czy były OFE, to znaczy są nadal uprawnionymi. Ale są indywidualne przypadki, które wymagają takiej szerszej interwencji i też ją podejmujemy. Ja w tej chwili, jeżeli chodzi po zmarłych, to dawno nie aktualizowaliśmy jeszcze przed pandemią, ale jak najbardziej tak, do tego też możemy wrócić i podać się zaktualizować. Dziękuję. Proszę, kolejna redakcja. Dzień dobry, Tomasz Matusiak, Polskie Radio 1. Do pani prezes pytanie, bo tutaj wiemy, od najniższej emerytury będzie to 250 zł, im wyższa będzie więcej. Jakby można było podać przykłady, ile to mogłoby wynosić w pozostałych przypadkach. Tak, oczywiście, jak najbardziej. To jest tak, że ta minimalna dzisiaj przed waloryzacją, czy wczoraj, bo dzisiaj jest 1 marca, to było 1338,44, czyli ona, tak jak powiedziała pani minister, wzrosła do 1688,61. To jest ważna wielkość, bo ona występuje w różnych relacjach, w różnych obrotach. Natomiast jeżeli teraz popatrzymy na takie przykłady, o które pan redaktor pyta, to taka emerytura ze świadczeniem 1900 zł brutto, podwyżka, którą w tej chwili przyznaliśmy w systemie, to jest 281,20 groszy do kwoty 2181,20, czyli de facto ten zysk takiego świadczeniobiorcy wynosi 3
374,40 groszy. Możemy wziąć też przykład ze świadczeniem 2200 zł brutto. To podwyżka wynosi 325,60 groszy. To jest kwota rocznie 2525,50 groszy, a więc przez cały rok to też ten zysk wynosi prawie 3900 zł. I możemy też wziąć świadczenie 3000 zł, podwyżka 444 zł, czyli emerytura waloryzowana będzie wynosiła 3444 zł i ten zysk roczny wynosi już tutaj 5328 zł. My musimy widzieć, że wskaźnik ten 14-18 absolutnie no też da tą wyższą wartość przy wyższych świadczeniach, co jest normalne, dlatego że jest proporcjonalne do wysokości świadczenia, a przecież to, co powiedziałam przed chwilą, no, na emeryturę pracujemy, tak, a więc gromadzimy te składki, my je waloryzujemy i potem ten dłuższy okres daje wyższe świadczenie i realność dotyczy tego świadczenia, do którego nabyło się prawo, co jest instrumentem stałym w przypadku waloryzacji stosowanym współcześnie w ogóle w Europie. To jeszcze do pani minister o koszt tej waloryzacji. Budżetu będzie przekazane dla emerytów? Sama waloryzacja w bieżącym roku będzie to ponad 40 miliardów złotych i tak jak powiedziałam, jeszcze będą dodatkowe wsparcie, to będzie 13 i 14 emerytura, czyli łącznie te trzy wsparcia dla seniorów, waloryzacja 13, 14 emerytura, to będzie ponad 70 miliardów złotych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Widzę, że wyczerpaliśmy pytania. Na tym kończymy dzisiejszy briefing. Dziękuję Państwu za udział. Dziękuję bardzo. Dziękuję.